Pani Agato, dlaczego Pani zdaniem prezes Polskiego Związku Łuczniczego nie powołał Panią na Mistrzostwa Halowe Europy? No niestety nie umiem Panu na to pytanie odpowiedzieć. Był stworzony regulamin kwalifikacji na Halowe Mistrzostwa Europy, które notabene odbywały się w Rzeszowie. Regulamin był tak napisany, że nie był napisany w punktach, tylko od kropek. I jedna z kropek mówiła o kwalifikacji automatycznej. Uzyskiwał ją zawodnik, który wygrał Mistrzostwa Polski halowe i był w 1/4 w tej rundzie eliminacyjnej. Ja ten punkt spełniłam i było napisane, że jest to kwalifikacja automatyczna. No, było też tak, że ta kropka nie była jakby na pierwszym miejscu, tylko na pierwszym miejscu był tam jakiś start w zawodach kontrolnych, na których ja nie byłam. No i związek zasłaniał się tym, że była hierarchia, że najważniejsze był punkt pierwszy, ten udział w zawodach jakichś tam eliminacyjnych, wcześniejszych. Natomiast no, nie zgadzam się z tym, ponieważ nie było punktu pierwszego, tylko regulamin był tak sformułowany, że właśnie nie było hierarchii punktowej, tylko była kropka i jedna z tych kropek, czyli jeden z tych punktów mówił o kwalifikacji automatycznej, którą zrobiłam. No, po rozmowie z Polskim Związkiem i z trenerem kadry, no oczywiście oni się upierali o tych punktach, których de facto nie było. W końcu skończyła się nasza rozmowa na tym, że taka była decyzja Polskiego Związku. Czemu taka? Nie wiem. Na pytanie, kiedy poprosiłam trenera kadry, który formułował ten regulamin, wyszczególniłam im ten punkt mówiąc o kwalifikacji automatycznej, no powiedział mi, że no niestety niefortunnie został napisany regulamin. Nie wiem, czy niefortunnie, bo ja wygrałam Mistrzostwa Polski, czy nie, no tego nie umiem, po prostu na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Do tej pory nie wiem, dlaczego tak się stało. Pani Agato, taki start w takich zawodach jak Mistrzostwa Europy, co tak naprawdę taki zawodnik jak Pani traci? Co się z tego tytułu czuje? Znaczy ja startowałam na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata halowych, zdobywałam tam medale. Zdobyłam medale, tak jak mówiłam, na Mistrzostwach Świata, medal srebrny, medal brązowy. Na Mistrzostwach Europy z dziewczynami w drużynie zdobyłyśmy złoty medal. Ktoś może powiedzieć, że to były odległe czasy. No były, ale to jest satysfakcja, to jest medal nie tylko dla mnie, ale to jest reprezentacja kraju, to jest wystąpienie przed innymi z orzełkiem na piersiach i reprezentowanie, godne reprezentowanie kraju, a tym bardziej jeżeli się zdobywa medal, to tak jak mówię, to nie tylko jest satysfakcja dla mnie, tylko dla kraju. Nie pojechałam, dlaczego tak się stało teraz na Mistrzostwa Europy, nie wiem. 2 lata temu również wygrałam Mistrzostwa Polski seniorów, wtedy też była kwalifikacja na Mistrzostwa Europy, też tam nie pojechałam. Nie wiem, no może bali się, że znów przywiozę jakiś medal i nie będą wiedzieli w ogóle, co wtedy ze mną zrobić. Czy ja z łuku strzelam 25 lat. Naprawdę przeżyłam dużo w tym ucznictwie. Różne były sytuacje. Ja pierwszy raz kwalifikując się do kadry narodowej też musiałam udowodnić. Wygrałam wtedy Mistrzostwa Polski, pojechałam na Mistrzostwa Świata na Kubę. Tam zdobyłam medal i wtedy zostałam zakwalifikowana do kadry narodowej, później do kadry olimpijskiej. Co ja czuję? No czuję jakąś taką wewnętrzną złość i taki niedosyt. Nie wiem, nie mogę tego zrozumieć. Moje koleżanki, z którymi jeździłam na Olimpiadę, na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, mówię tutaj na przykład o Iwonie Marcinkiewicz, która w zeszłym roku, medalistka Olimpiady, która w zeszłym roku zrezygnowała, odeszła już na zasłużoną sportową emeryturę. Kiedy rozmawiamy na temat tego, co się dzieje, naprawdę jest to po prostu dla nas ciężkie i nie możemy tego zrozumieć. No, to jest jakieś rozgoryczenie i żal. To jest decyzja trenera kadry. Czy to jest jakaś wspólna prezesa? Pani Agato, czy jest tu jakieś drugie dno? Dlaczego pani jest dyskryminowana w tej sprawie? Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. No, zawsze ta końcowa decyzja należy właśnie do Polskiego Związku. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, myślę, że ich trzeba by było o to zapytać, chociaż razem z trenerem wysłaliśmy pismo. Do tej pory, z tego co wiem, odpowiedź na to nie została nam udzielona. Na Mistrzostwach Polski Juniorów, które odbywały się tutaj u nas w Dąbrowie, tak jak już wspomniałam, no, powiedziano mi, że po prostu taka była decyzja Polskiego Związku. Dlaczego taka? Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Ostatnio wspólnie Panie osiągnęłyście sukces w drużynie. Proszę nam przybliżyć, w jakich zawodach? Były to srebrne medale Mistrzostw Polski Seniorów.
Jak na razie to był chyba nasz największy sukces drużynowy, także zawsze zdobywałyśmy brązowe medale, pierwszy raz udało się zdobyć coś więcej, także miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej w przyszłym roku. Kto waszym liderem jest w zespole? Wydaje mi się, że jest to Agata Bulwa, koleżanka, zresztą, która zdobyła również tytuł indywidualnej mistrzyni Polski w tym roku, także to chyba jest wiadome. A jak przed takimi zawodami panie się koncentrują, mobilizują i dopingują? No na pewno trening, troszkę tam dostosowujemy obciążenia, a myślę, że koncentracja, każda jakoś indywidualnie ma swoje sposoby. Ja na przykład słucham muzyki. Za inne się nie mogę wypowiadać, nie wiem, jakie stosują metody. Dzisiaj jest turniej. Jaki to jest turniej i czy indywidualnie występujecie, czy w drużynie, czy też i tak, i tak? Jest to, jak co roku odbywa się memoriał trenerów, trenera Czuba, trenera Chudyki, trenera Gerarda Borcy, którzy w ogóle stworzyli polskie, znaczy ucznictwo tutaj na terenie ziem dąbrowskich. Strzelamy indywidualnie, oczywiście reprezentując klub Dąbrowia, wszystkie trzy. To w dalszej przyszłości życzę wiele sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.